Zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj walczaka, nie zdechlaka, daj Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Dzień dobry. Przerwie do prezentacji za nisko. Nie, ty za wysoki. Usiadłeś za wysoko. Urosłeś tak. Po poduszkę sobie wyciągnij. Po zwycięstwie lekko. Koszulka. Nie, ja chciałem zacząć od dzisiaj. Quiz, no quiz jest. Chciałem zacząć od oświadczenia. Jak się nazywał ten? Panie co do świąt państwowych, bo 2 tygodnie temu zostałem oskarżony o oszustwo Mateusza Janiaka, jakoby 15 sierpnia było świętem państwowym. Także panie Arturze, poprosimy o butyn. Artur z motoru? Artur się nazywał? Kto? Ten od slajdów. Wiem, o kim mówisz, ale nie pamiętam, jak mnie dali. Dobra, panie Radku, poprosimy. Pierwszy slajd. To jest moje oświadczenie. Trochę państwu zabiorę czas. To jest ten quiz, o którym którym ja byłem jeszcze. Plik się nazywa Święta 1. Pierwszy slajd, Święta 1. Proszę bardzo, to jest wykaz świąt państwowych z Wikipedii. Nie ma tu 15 sierpnia. A kto cię oskarżył o oszustwo? Widzowie, jak zawsze. Jest 1 sierpnia i Kowal. Nie, Kowal, nie w tym. I ty. No ja się nie znam. I 31 sierpnia. Nie ma 15 sierpnia. A dlaczego nie ma 15 sierpnia? Panie Radku, proszę o drugi slajd. Jest wolnym od pracy, ale powiedziałem, że nie chodzi mi o dni wolne od pracy, tylko święta państwowe. I nie jest świętem państwowym 15 sierpnia, ponieważ w naszym świeckim kraju świętem jest wówczas nie święto Wojska Polskiego, a wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Więc nie może być święto kościelne świętem. A jeszcze jakieś slajdy, bo właśnie a propos tamtego, to ja miałem rację i Tomka Podstawskiego nie wolno było zaliczyć Maćkowi Wąsowskiemu, ponieważ on jak przyjechał do Polski, to cały czas miał tylko portugalskie dokumenty, więc kiedy grał w portugalskiej ekstraklasie, to był Portugalczykiem i na polskiej ligi też został zgłoszony przez Pogoń jako Portugalczyk. Tak, i ja chciałem powiedzieć, że dokładam do tego quizu od 3 lat. Co dokładasz? Mózg. Miliony dołożyłem. Mózg dokładam. Ten wielki ekran za nami to Paweł przynosi. To jest nasz... W 2020 roku dołożyłem do tego quizu 10 milionów złotych. Rok później 15. Raz 22. A nie chcesz powiedzieć, a powiedz ile ten browar, co ma na dole pap, ile on zarabia? I Warren Buffett ma ileś tam lat, a jego kumpel ma ileś tam lat. I oni by sobie na coś takiego nie pozwolili, dlatego... Proszę mnie w komentarzach przeprosić, bo ponieważ nie mieliście racji, tylko z pewnym podeszliście. Ja poczekaj, podeszliście pod sektor i nie podziękowaliście mi, tylko podziękowaliście innym osobom. Proszę mnie przeprosić w komentarzach. Dobra, Mati, masz tam tackę, daj, ja rzucę w szefa. Jako jedyny masz tackę. Nie no jak, przecież to jest bezcenne. No jeszcze są, Paweł jest bezcenny. Są decyzje. Dawaj, no ale przecież to można rzucać. Co my zrobimy bez jego pieniędzy? No właśnie. Kuj spadnie. W związku z tą sprawą, 2 tygodnie temu Kowal był agresywny, więc zostaje z nami. Mati nie był, więc zostaje zawieszony. A Smyka w ogóle nie było, więc go zwalniam, okej? A co z panią Izunią? I z panem Wątróbką?
Nie ma w Polsce lepszego specjalisty od green screenów. Dawaj pan tą tackę. Nie ma w Polsce. Nie. Dawaj tą tackę. Nie. Dawaj tą tackę. Dopływy no. Bystrzycy do tego studia. Dawaj tą tackę, mam blisko. Jemu zrobi krzywdę. Naprawdę. Tacka się nie zepsuje. Zastanówcie się nad słowem hejt w internecie, bo nie było w zeszłym tygodniu quizu. Wiesz, byłem tak podłamany i tak pognębiony, że nie chciało mi się go robić, ponieważ zostałem skrytykowany, jak widać, niesłusznie. 15 sierpnia nie jest świętem państwowym. Okay. Najpierw coś sprawdźcie, a potem mi dokuczajcie. Ale ty jesteś strasznie poszkodowany w ostatnim czasie. Najpierw cię ta z tymi wykrzywionymi nogami cię wysłała na urlop. Nie puściła cię do telewizji publicznej. A ją skasował. Ale skasowałem już. No wskazywałem ci. Teraz ci tutaj wypowiadają jakieś... Czas wykrzywiony nogami. Ja też myślę, że jakaś niepełnosprawna. Co ty mówisz, człowieku? Chciałem ci tutaj... Kontrowersyjnie o pani Jelgrzycie. Ale skąd wiesz o niej? A no nie wiem, w sumie no, mam w głowie. A kto inny by mnie wyciął? Tak sobie pomyślałem. Dobra, to jest quiz. Co ty powiedziałeś? Nie ja. Dobrze. To jest czym to jest quiz, bo my nadal nie wiemy. To jest quiz i dzisiaj gra Wojciech Kowalczyk. Podobno. Damian Smyk, czy Jakub Białek najpierw? Dzień dobry. Damian Smyk, dawno niewidziany w quizie. Dzień dobry. I Mateusz Janiak, widziany. Dzień dobry. Niedawno w quizie. O czym jest dzisiaj quiz? Nie wiem. No. Damian się właśnie zapytał, nie? O czym to jest quiz? Właśnie powiedział ci, że... A musimy na jakieś pytania odpowiadać. No nie. Tak sobie pogadać. No, pogadamy półtorej sobie. Godziny. Dobra. Partnerem quizu jest KFC. To? Co dalej? Nie, no dobra. Zbudował napięcie. W linku, czy w opisie tego filmu znajduje się link, możecie sobie zamawiać rzeczy z KFC. Do czego zachęcamy. I gadać z nami. I gadać z nami o rzeczach. Dobra. Dzisiejszy quiz jest tak zrobiony, inaczej jest zrobiony. Dzisiejszy quiz w związku z wydarzeniami różnymi w polskiej piłce jest w całości poświęcony uniwersum polskiej piłki. Jest jedna kategoria. Nazywa się Uniwersum Polskiej Piłki. Niesamowita odmiana, bo o polskie piłce to dawno quizu nie było. Nie tak. Było. Ale nie ma dzisiaj pytań, jak nazywa się ten piłkarz, kto tam coś. To są takie pytania o... Precyzyjne pytania. Kto tam coś. Czyli co, coś? Są pytania takie... Czyli takie... prawdopodobnie wyciągnąłeś wszystko z czego? Z dupy. Z dupy. Z dupy czy z... dwóch, trzech ostatnich dni z Twittera. Są trochę pytania o czasy najnowsze, ale są też pytania o absurdy z czasy poprzednie. Aha, to prawda. Pytania są 24 z tej kategorii i co 4 pytania będzie przerwa na rebus. Czy... co? Ci kurczę sam ze sobą. Fajne. 4 pytania rebus, 4 pytania... kategoria na literę B. Zawsze mnie zastanawia na... Rebus B, rebus tak, B. Tak, twój długi wstęp, który i tak nie powoduje to, że zrozumieliśmy, o co chodzi. Dobra, dawaj, jedź. Co to jest kategoria na literę B? Że będziecie po kolei się odwracać i osoba, która się nie odwraca, musi... Na przykład jest... A czy było na P? Co jest, tak, jest imię i nazwisko piłkarza, na przykład Artur Boruc. I ty musisz za pomocą tylko słów na literę B opowiedzieć reszcie, kto to jest. I wtedy mówisz Boruc. A oni mówią Artur Boruc. Dobre. To. Rozumiesz? Sztos. Dobra, no ja, tak, ja, dobra, już. Wyjdzie w praniu i dzisiaj losujemy, słuchajcie, pytania, tak jak w pierwszych quizach, podając numerki od 1 do 24. Zaczyna Damian Smyk, ponieważ jest dzisiaj... kontuzjowany. Nie dość, że jest specjalny, to jeszcze ma specjalną ortezę na nodze. I specjalnej troski jestem. To siadam. Robok. 7! A właściwie. A na kogo? W sprawie nogi Damiana Smyka, nie? Współczuję mu, że ma taką kontuzję, ale powiem ci, że on i tak ma bardziej sprawną niż Gutkowski w zwykłym czasie. Ja się wczoraj próbowałem uzmysłowić, czy można kopnąć sobie prawą nogą, prawą stopą w prawe kolano ze sprawnymi więzadłami. Tak, i wiesz co, zwracam uwagę teraz, że ty masz tą lewą, czyli on normalnie, czyli ty musiałeś grać, bo ty odniosłeś kontuzję grając piłkę. Grania, no. Czyli ty musiałeś popełnić ten sam błąd, co on, ale niestety to jest pierdykły więzadła, tak? Widać, to jest przygotowany do uprawiania sportu. Trzeba umieć, to jest jak jest freestyle, nie? Pada gość, tam robi jakieś triki. To jest Gutkowski, ma swoją odmianę. Ale czytałeś diagnozę Rakowa ewentualnie, czy chłopcy ma kontuzję? Nie.
Nie, nie, nie. No to poczekaj. No. Jeszcze wygra ze zakład, przegra. To poczekaj do poniedziałku, może się okazać, że facet to jest... Nie, ja nie życzę. Nie, no dograł tam, nie, ja jest wiem, pierwszy. Ale siedem, nie życzę mu. Siedem na Kubę. Siedem na Kubę. Co to jest? No gramy, quiz, to jest quiz. Dzień dobry. Tyle punktów? Halo. Na pytania się odpowiada, coś tak jest. Nie wiem, to tyle to... Jakich słów powszechnie uważanych za obraźliwe użył Mariusz Ujek wobec arbitra Marcina Szulca? Boniek. A właśnie, jest Boniek. Jest Boniek. Kurde, pamiętam, że była taka wypowiedź. Mariusz Ujek do arbitra Marcina Szulca. O cholera. Mecz GKS Bełchatów z... Z Polonią? Mi się kojarzy, ale nie wiem. Ja nie wiem, czy nie z Koroną. Może. Może Polonia? Może mi się rozlał Ujek, bo później był w Polonii. Mam całą wypowiedź przytoczyć, czy po prostu ten zwrot taki? Ten zwrot. Najbardziej charakterystyczny. Kurde, ten. Nie przypomnę sobie chyba. Dostrzelaj, no i jaki masz wachlarz wulgaryzmów? Ta. Wiesz, nie, wymyśl, nie wiem. Wiesz, co bym powiedział? Ty jego mościu niemiły. Ja jestem Ujek, a ty jesteś Ujek. No ja, bo też nie znam, no co? No jak innego, co obrazić, sędziego może być? W dupę kopada. Źle. Nie. Ale spójrz, jak powiesz to, to popatrz na białkę. Mariusz Ujek, piłkarz GKS-u Bełchatów, przebiegając obok mnie, użył słów powszechnie uważanych za obraźliwe. Ty skurwysyno jebany. Ale tam jest dalej dobre, bo ten reporter, nie pamiętam kto, chyba Grzegorz Milko rozmawiał z sędzią Szulcem i pyta, taki zaskoczony, że sędzia to powiedział tak na żywo, pyta... Nie dało się tego puścić mimo uszu. A sędzia Szulc mówi, no nie dało się. Kuba traci punkt. Już widzę, reporter Grzegorz Milko. Adamian dostaje. Nie dało się. Uznam, że puszczę to mimo uszu. Nie dało się tego puścić mimo uszu. Dobra, czyli ja dalej to... Tak. 10 na Matiego. 10 na Matiego. Nie do końca zrozumiałem to. 7-10. Jaki piłkarz dostał formalny zakaz występu w Śląsku Wrocław od kibiców tego klubu, ale tylko do końca sezonu? No wybierasz sobie numer pytania. Igor Starasow? Aha. Tak, to był Igor Starasow. Ma zakaz występu w barwach Śląska do końca sezonu. Dobra. No i faktycznie chyba miał. Tego co pamiętam. Utrzymujesz punkty i wyznaczasz. To teraz 9 na Kowala. To jest numer pytania, Kowalek. Tak, to jest coś. już myślałeś, że 9 pytań dostaniesz. Z czym zdaniem Janusza Filipiaka przegrywa Krakowia? Z nieuczciwą konkurencją krakowskich sprzedawców, ze złośliwością prezydenta Krakowa, z wódą i schabowymi, z XXI wiekiem, który charakteryzuje się kanapowym stylem życia. Wolałbym wypowiedź prezesa Filipiaka na temat sędziego tam wtedy z trybun, ale to... Też było, jakoś go wyzywał chyba, nie? Było, no. Tak, to w Derbach było chyba, nie? Tak. Ja korzystając z tego, że jest... Muszę sobie poprawić pasek. Co ty robisz? Ale co ty robisz, ty? Rozbieram się, no pasek mi się wykrzywił. No, przecież tego nie było widać na antenie. To jest pipszą? Ale mnie boli. To coś przetrzasnąłeś tym paskiem. Ale co? Pytanie co? Jak się rozgląda, jeszcze ci pytanie, widać na pewno. To jest pytanie 12. Niby chce się ukryć na niego. Panie, co sobie udało się. Co ty robisz? Co? To mam ręce. Bez trzymanki. Chłopaki, umiem bez trzymanki. Zakrzasnął mi się palec bez paznokcia. Ja. Dawaj ci te podpowiedzi. Bo wgryzłeś. Jaką podpowiedź? No nie, no chcę odpowiedzi zobaczyć. Nie podpowiedź. To jest Janusz Filipiak. Wiem, to widzę. Jak to się mówi? Ciłała. Uatrakcyjniłem quiz, dodając zdjęcia. Wow. XXI wiek, nie? Tyle dajesz na ten quiz, że mógłbyś kogoś wynająć do tego, ale ty... Ale myślisz, że łatwo znaleźć kogoś, kto takie zdjęcia wrzuca? Dlatego nigdy nie będziesz milionerem, bo zawsze szukasz kogoś, kto za ciebie coś zrobi. To prawda. Ty to już ta sama liga, co pan Filipiak, pan Jakubas. Tak jest. I Warren Buffett. Warren Buffett. I wspólnik Warrena Buffetta. Pani o rok starszy. To sama. Albo o 10, no w każdym razie starszy. 98, 99, 88.
No a propos uniwersum polskiej piłki, Krakowia będzie sprzedana prawdopodobnie przez Wisłę Kraków. Nie przez pana Filipa. Przez miasto Kraków. Wisła Kraków. Mówię. Krakowia z miasto Kraków. Sprzeda Dobra. Wisłę Kraków. Działy ma miasto Kraków. Pytanie, jak, w jakim stanie był prezes Filipiak, jak odpowiadał na to pytanie? Może był zdenerwowany z gościami prezydenta Krakowa. Co się stało? Kubełka zapomniałem. No, no tak, 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 właśnie jak robiłeś ten, to chciałem ci przypomnieć. Ja się zastanowię, ale... Dobra, ja i tak odpowiem, nie wiem, czy to będzie dobra odpowiedź, nikt tu bońkiem nie rzucił. Ale ja odpowiem... Uuu, zaplątałeś się w sieci. Chyba kolejne zerwane więzadła tam. Oj, kolejny zawodnik. A... Co? Które? No, Paweł. Te jego witki w kończynach dolnych i górnych mają więzadła? O tym mówimy, tak. Paweł jest jedyną znaną mi osobą, która nie posiada mięśni czworogłowych. Nie, nie, ale tak. on w ogóle tu nie, te witki pamiętasz na rękę, jak się ten, jak tu walka była? Tak opadałem. Tutaj tak wiesz, latało, to jakby gościu ten, to tam chyba jest jeden z tych odcinków Harry'ego Pottera, co mu ta górka. Tak. Paweł ma tak na co dzień. On ma tak na co dzień, tak, on ma wszystkie te cztery kończyny. Paweł waży 75 kilo, 70 to jest waga ale on kości. Się, ale chciał się... Ale to się tłuc, no. Pan Wątróbka, zapraszamy. Zepsułeś to napraw. Teraz wyłania się, patrzcie, magia telewizji. Jest? Nie ma. Teraz patrz. On jest Czarownik. Partnerem tego quizu jest KFC. Przypomnijmy. Jak? Ściągnij. Widzisz na ekranie. O, tam na dole. Bardziej do nas. O, widać. Ty, co tam chodzi? Bardziej do nas. O, wow. O, dobra. Pięknie. Widać było ci ten plecy. Nie. Połączone z tyłkiem. Nie. Pękły ci plecy. Nie. I dobra, to teraz tak. Odpowiedź D. Jeżeli to... Zła odpowiedź. Kanapowy styl życia? No. Woda i schabowe. A co? Musiało bońka wziąć. No wiem, zapomniałem właśnie, już powiedziałeś, to już mi dałem. No właśnie nie wiedziałem, w jakim stanie był profesor Filip, jak to, no dobra. No. A, czyli ja. To teraz dla Damiana 17. Dobry numer. 17. Tyrym. Ile klubów miał Sapinto od odejścia z Legii do czerwca 2021 roku? To jest do daty, kiedy miał obowiązywać jego kontrakt z Legią. No było fantastycznie. Kurczę. On miał tam epizod portugalski, on miał jakiś epizod grecki albo turecki i mógł mieć coś jeszcze. Po nazwach nie będę slatał, więc przypuszczam, że 3. Dobrze! 3. Paso da Gama tam jeszcze było brazylijskie. Co? W Brazylii był jeszcze? No, tylko nie wiem, czy w tym czasie. Jak? Braga, Vasco da Gama, Gaziantep, a po czerwcu 2021 jeszcze Moreirense i Moreirense. Esztega. Ricardo Sapinto. Kuba, czy Damian utrzymuje punkty i teraz poprosimy pierwszy rebus dla tak zwanej higieny pracy. Dla audytorium. Mogą się tutaj trafić piłkarze zagraniczni? George Weah. Nie. Czemu Weah? Nie. No, Paweł, przy twoich quizach, no, kurwa, wszystko jest z drugiego obrazka wszyscy znają, tylko nikt nie musi kojarzyć, kurwa. To już... Strasznie dzisiaj niewygodnie mi. Właśnie, tak krzywo siedzisz. Nie? George Zarzeczny. Nie? Nie? To nie to? Cholera. Bóż Paweł. Nie. Nie? Ale Bóż wygląda, jakby był ojcem Jakuba Rzeźniczaka. Zobaczcie. Bushman. Jean-Paul Belmondo. A Belmondo skąd? Co skąd? Taki raper jest. No. Nie wiem skąd. Z Gdyni. Młody G. Tak. Nie, no tak mówię. Pipi. Stadion na Ilonkach był. Nie wiem, czy widzieliście. Głodny jestem. Jezus, przepraszam. Nic, gracie. No właśnie. Gracie. Rebus. Z Bushman, ten Kanadyjczyk. Dobra, podpowiedź. Zagraniczny piłkarz, tak? Tak. Tak?
Mhm. Czy nie zarzeczny? Mama dzwoni. Widzę. No to chyba jestem w quizie, nie? Ty zawsze coś robisz, jak ktoś się dzwoni. To jest niesamowite. Tak. Jak ty jesteś człowiekiem zajętym. To jest nieprawdopodobna rzecz. Też tak uważam. No George. Wolno George. Nie dzwoni. George. Georgi Merebaszwili. Dlaczego? Powiedziałem, że George. Czat na pewno już wie. George Michael. George Clooney. George Clooney? Nie. George Bush. No, był tak, to jest George Bush. Tak, naprawdę. Nie, ten po lewej to jest George Bush. No. A to wszyscy wiedzą. A ten po prawej, no to jest Paweł. No tak. No. I teraz i mamy znaleźć tutaj piłkarza, tak? Tak. I zobacz, jaki to jest. Nie żyje już ten piłkarz. A to jest odpowiedź. George Pele. George Maradona. Ale wy jesteście tępi, ja. To jest związany z uniwersu polskiej piłki? On nie akurat. No to jest, mówiłem, że to jest od Skocznia, to będą inne rzeczy niż... Aha, dobra. No dobra. A co, bo, że co? Że... Zagraniczny piłkarz, nie gra w ogóle w polskiej piłce. No, wiem, no to zadałem ci pytanie, no i dlatego... George Paulista? Nie? George Best. Tak! Aaaa! George Best! Kurde, ale Kowal, to za FIFA Rafa! No, no bo wyjaśnił. Zawsze byłem najlepszy, no tak. No, 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 za Paweł Zarzeczny. Brawo, wyznaczasz numer i na kogoś. Ja szukałem jakiegoś George After River. Ja też szukałem Rivera jakiegoś. Żaden piłkarz z rzeką. Już kombinowałem z nazwami rzek, że jakiś kurwa Tybry, Tamiza. Tak, George to... Mississippi. Tak, no, wiesz, bardziej chodziło o to, jak określić Zarzecznego, nie? No, to, no. Też kombinowałem z pisma, gdzie nikt... No, ja dużo pomogło chyba to, że nie żyje, nie? Ten piłkarz, no, tak. Niewielu piłkarzy nie żyje. Graj. No, graj, nie. Graj. No dobra, bez głupich żartów. Jedynka dla Kuby. Tak pani od matematyki mówiła. I od innych pięciu przedmiotów. Warren Buffett ma kumpla, który ma 98 albo 99 lat. Ile lat ma zaś sam Warren Buffett? No, tego nie przewidziałem, ale podejrzewam, że trochę mniej, bo ten kumpel no to wyczyn, że tyle mieć lat i być kumplem Warrena Buffetta jeszcze w dalszym ciągu. 93. Tak jest, 93. Ula, serio? Serio, totalnie w ten. Kto to kurwa, agent? Nic nie wiem. W sierpniu skończy konkret. Ja nic nie wiem. Dobra, to dajemy, a zobaczmy. Otrzymujesz punkty, klasyfikację chcesz zobaczyć? Tak, chcę. Jakiś żart. Dlaczego? Normalnie trafił tego starego dziadka, normalnie ile ma lat? Tak. No tam znaczy... nie było dużo do wyboru, widać, że stary. No tak, to dobrze, 97, nie? Jakbyś powiedział 53, to bym się zdziwił. No nie, no ale mógł... 16! On to wiesz, on taki strzał, powiem ci, dzisiaj jest losowanie, to trotka iść. Puść. Dobra. To jest znana postać, kogo? To daję dla Damiana numer 24. W porządku. Czyli ostatni. 24, czyli ostatni. Czy już na wślizgu pytanie pewnie jakieś, no, się nie chciało. No, czy już jest głupie. Który piłkarz myślał, że w Bełchatowie jest kopalnia złota, a nie węgla? O kurde. Pozdrawiamy sąsiada z Bełchatowa. Tak, sąsiad, ostatni nasz weekend, coś pięknego. To był ten z lewo zbywakiem? To dlatego pasek jeszcze dziś poprawiałeś? Nie. Kopalnia... Jakiś taki nieroztropny piłkarz. Taki nierozgarnięty. Myślałem, że to proste będzie. Ja nie pamiętam też. Kubym strzelał. Macie Bońka. Boniek! Ja mam Bońka. Boniek. Tak. Dzięki. Proszę. Kurde, i raczej polski, bo z zagranicznego bym nie posądzał, że w ogóle... No. Był w Bełchatowie. Nie no, paru było. Karol Kostli. Też on mi przyszedł pierwszy do głowy. Ale nie wiem, czy był na tyle bystry. Czy... Emilio Zubas. To odpowiedź? Nie. Faktycznie mały było, no? Ale ten Kostli, poczekaj, on był z Hondurasu. Hondurasu, to im to... Mógł. Nie, to raczej myślę, że tam... Kurde, może... A, to strzelam. Carlo Kostli.
Dobrze. Naprawdę? Następny agent. Nie, no, ale też bym strzelił Kostlego, bo tylko on już chodzi z tym Hondurasem, żeby kupić o kopalni złota, no nie? Ja też tak pokojarzyłem, bo w sumie kogo miałem? Jacka Popkę strzelać? Do... Piotr Lech. Brak Piotra. Wszyscy, co tam jechali z polskich piłkarzy, to wiadomo, po co jechali, tak? No tak, no każdy... Minus Polak... punkt Kuba. Co mi musiał kojarzyć tam? Plus, tak, no, Polacy musieli wiedzieć, że jest plus węgiel. Plus punkt Brno. Damian Smyk. Dobra, to uzyskałem, to mogę stracić na siebie 4. Na siebie 4. Ale ura bura. Nad jakim zbiornikiem wodnym Van Nally dostał zawału? Kurwa. Pytanie, czy dostał? Gdzie leciał? Albo gdzie był? Nad zbiornikiem wodnym. Nad zbiornikiem wodnym, tak. Tak, to wiem. Kurde, jak leci. Nad basenem w Sopocie. Nad jacuzzi, do którego narobił jeden z piłkarzy Anki Wronki. Przez Sopot do Krakowa. I wsadził wronie w mordę. Chyba skotce. Kurde, mógł lecieć z Kambodży i mógł lecieć nad indyjskim. Ale raczej nad Sopotem, czyli nad Bałtykiem nie leciał, nie? Chyba to ten Hulk Hogan z kolei mógł lecieć, ten szwedzki, ten Adam Hartling. Adam Hartling. Mats Hartling. Adam Piotrowski. Piotrowski chyba. Bałtykiem jest tam All-Star skąd. To było, było. No dobrze, no ale zbiornik wody, no to przecież, a leciał gdzie? Do Krakowa. Nad Bałtykiem nie można latać samolotami. Jest zakaz. Naprawdę? Jest zakaz. Nie. Tylko... Dzięki za dronem można latać. Tylko dronem albo samolotem, ale poduszkowcem. Stawiam, że nad... Oceanem Atlantyckim. Dobrze, nad Atlantyckim. Nie, to się śmierdzi, nie? To była czwórka, Stanów, prawda? Stanów leciał. Tak. 4. Tak. Dobra, to na Matiego 11. 11. Ważę po treningu 20 piłek, z nich nie spełnia norm. Piłka maksymalnie może ważyć 450 gramów, niektóre ważyły i po 600. Spróbujcie kopać coś takiego, powiedział kiedyś Maciej Iwański. Ile piłek na 20 nie spełniało norm? Można się pomylić o dwie. Znowu widzę zdjęcie takie, prawda, z żartem. Maciej Iwański. Się śmiałem sam, jak to robiłem. Dobre, dobre. Roześmiał się do rozpuku. Jestem ty takim żartownisiem. Taki figlarz. Ale tłusty takie... czwartek już był. Był. Nie, nie mam, w ogóle nie pamiętam tej wypowiedzi, więc strzelam od razu, niech będzie 17. Dokładnie 17. Ej, ale to jest coś w tym uroczego, że jak są quizy na wiedzę, typu tam z kim odpadał... To lipa. Wiesz, nic, nie, gruz straszny, a przychodzą jakieś pierdoły typu piłki Macieja Iwańskiego, albo jak powiedział sędzia Szulc, jak Mariusz Żujek powiedział do sędziego Szulca, to wszystko wiemy. I teraz tak, wy się odwracacie, Kowal zostaje. A. Ty. Kowal, zobaczysz imię i nazwisko i w ciągu półtorej piłkarza, minuty... tak? Nie, poczekaj, bo nie widzę. Piłkarza, tak? Tak, pokażmy to nazwisko. I to jest piłkarz? Zobaczymy, bo nie pamiętam. No jeszcze nie, bo na razie to mam... O. Nie, to nie jest piłkarz. Tyle mogę podpowiedzieć. Pierwszy raz. I już możecie się odwrócić. I Kowal, masz teraz półtorej minuty. Bo ostatnio było, że piłkarz, to teraz... Żeby, używając samych słów na literę B, opowiedzieć im, kto to jest. Baron, Bydlak... Gonzalo Feo. No, odpowiedzi? O mój Boże. Ale będziesz... Tylko mi się skojarzył z takimi, no. Kowal plus punkt, Mati plus punkt, Mati wyznacza. Dobra. Zobaczmy klasyfikację może, bo... Brawo. No dobra. Kuba jak zwykle ostatni. Brawo. Tyle punktów mam. Wybacz, Damian, że spróbujecie ściągnąć naszego poziomu. Na ciebie jedynkę, bo nie było chyba jedynka. Nie, była. Była? Ja tak dałem. A, to dwójka. Kuba było. Dwójeczka, proszę bardzo. Jak Majchrowski o inwestorach najwięcej mówił pan? Jak prezydent Krakowa nazwał Van Nally? Pan skośny, pan skośnooki, pan z parasolką, pan niziutki? Kurde, A albo B. Ale podoba mi się ta rezolutność prezydenta Krakowa, który nazywał pan skośny. No to, no, ale to pamiętaj, że to jest z SLD, nie? No to, to on, wiesz, musiał, inaczej się nie da. A nie speło? Znaczy, nie, teraz to już nie wiem, ale pamiętaj, no, wywodzący się totalny lewicowy, no, nie żartujmy. Z SLD. Pan z SLD. Na Van Nally, tak powiedział. A albo B, ale stawiam B.
Pan z Kośnoki? Tak. Dobrze, pan z Kośnoki. Family friendly quiz. Wyznaczasz. No, na Wojtka Kowala 5? Jest? Jest 5. Istnieje taka liczba? Istnieje taka liczba. Cyfra nawet. Na Wojtka Kowala, tak jakby tutaj Wojtek Piela siedział. A, nie chciałem. Tak. Jak miał nazywać się fundusz Vanilli? Adelega Luksemburg, Alelega Luksemburg, Aserehe Luksemburg, Aleleble Luksemburg, Adel Luksemburg. A Luksemburg? Tak, to jest poprawna odpowiedź. Na pewno jest tam Luksemburg. Adel schudła mocno, nie? Tak. A Sam Smith przytył. Kurde, ludzie się zmieniają. Wszystko, nic w naturze nie ginie. Pewnie Sam Smith. A z kim miał przypić, sprzytyć jak nie Sam? Ale tu widzę, że już tutaj budżetu nie starczyło na zdjęcie do tego pytania. Luksemburg mi się nie zmieści, to jest wielkie państwo. Zdjęcia Luksemburga są drogie. Dużo większe niż Bełchatów. I Carlo Costli. Tak jest. A ten Carlo Costli, on tam miał problemy z wagą zawsze, nie? Tam trochę ciągle kupował nową. Ale był na mundialu pewnie. No. A my nie byliśmy wtedy. Nie byliśmy. Honduras. Kurde, fajny napadzior to był. Ja ani wtedy, ani teraz. Taki trochę Exposito, tylko bardziej taki... Przeciwnik. No. Dawaj mi to wyraźnie ten A i B. Dobra, A i B. Bo... Pokażmy się. Adelega Luksemburg, Alelega Luksemburg. Kowal, ale leblena moja. No nie, no to ostatnie z Chińczykiem, znaczy z tym, z Kosztaną kimś nie bardzo pasują, nie? No może lubił Adel, sobie śpiewał pod prysznicem. Aserehe. Tak, już go widzę, nie? A twoja firma jak się nazywa? Sam nie wiem. Podatki płacę, ale nie wiem, jak się firma nazywana. Co jest Kowale związana? Wojciech Kowalczyk. Ale kradną podatki i ZUS podwyższyli tam. Daj spokój, nieważne. Ile płacisz ZUS-u? No nie wiem, coś podwyższyli ostatnio, kuźwa. Ponad 2000 chyba, co? Nie. Ja jestem na wiosce. Ja mam krótką firmę, także. Kowal ma krus. Nie, podwyższyli mi z 30 zł do 50, nie wiem, o co chodzi. Chyba, że rzeźbie, no nie wiem. Chyba rzeźbisz. Tak, coś czuję, Kowal... kapitan państwa zadzwoni do ciebie. Po tym tylko u nas. Właśnie Kowalczyk okazuje się oszustem podatkowym. Nie, podwyższyli mi z 800 na 1000, coś takiego. Nie, bo jakiś jestem ten, pierwsze kroki stawiam, nie wiem jak to jest. Że w tym Kowal, to jest młody przedsiębiorca. Tak. Pierwsze kroki. Kowal startup założył. Dotacje z Unii. Jako, że pierwsze kroki stawiam, a ja tak mówię, kurwa, naprawdę. A to chyba z rana. Też. Po spotkaniu na przykład z wami. To jest wtedy rano dla ciebie. Są odważne kroki. To są odważne kroki, pierwsze. Dobra, odpowiedź B. Dobrze. Dobrze, ale Lega Luksemburg. To jest poprawna odpowiedź? Nie wyznaczasz. Czyli agent. Agent. Nie no, ale to słuchaj, miałem do wyboru, a wy trafiali, tutaj trafialiście w liczby, kuźwa. Jeden chyba pierdyknął 17, bo 17 czy piłek nie napompowanych. Pączków, nie napompowanych. Aha, liczyłeś, ile zjadł? No to też. Jest, zastanawiałem, że dużo, jak się mogę o dwa pomyśleć. To masz teraz trójkę ode mnie, w nagrodę. Sprawdźmy. Dawaj. Nie no, nie. O! Ile kosztuje taka tacka na dokumenty w Epiku? Można się pomylić o 5 zł. Powiem więcej, mam taką. Ale ja kupiłem ją w sklepie IKEA. A no to już byś tutaj. O. Ty jak ten się, jak trafi w cenę, to, jest, to wychodzę. Nie gram. No, nawet nie bardzo. Zawrotna skuter. Jaką stronę się skierować? Niech będzie. Czekaj. Widać, że jesteś odklejony od rzeczywistości. Jak piłkarze. Tak. Nie wiedzę, po ile chodzą. Ja, no tak. Ja jak chciałem tackę dokumentów, mówię do Damiana, załatw mi tackę dokumentów. I miałem tackę dokumentów. Chciałem w Kubę rzucać. I miałem gościa do rzucania, też nie musiałem płacić. Nie było tematu, a nie. Tak, ta anegdota z Kulczykiem, jak nie wiedział, ile napiwku zostawić kelnerowi, nie? Że ile dał? On chyba zostawił 1000 czy 5000, że nie wie, ile się zostawia. Nie wiem, 55 zł. No niestety. To są nieco tańsze rzeczy. Ile? 37,49.
Za 37 zł już można prezesa zawiesić na 3 miesiące. Daję dalej, tak? Tak, a Mateusz traci punkt. Ile tam mieliśmy tych? To było 3. Nie wiem, to a czwórka... Czwórka już była. Była, tak. No to dajliśmy po kolei. Nie. Nie. Bo sobie wiesz, pytania poukładał tak, że tam jest tematycznie, nie? Nie pomieszał ich. Nie, albo że na siebie wezmę. No to sobie weź. To tak. Co podpowiedź? Nie. Żeby nie za łatwe. Nie wiem, bo to trochę jest... Początek robiłem tak jak Kuba, miałem w takim szale tematycznym, a potem jest różny. Dobra, to dawaj tą. Piątka jest następna? Nie, szóstka najbliższa. Dawaj szóstka na siebie biorę. Sześć ta Kowala. No agent, tak jak byk. Nie, to i tak nie będę widział. Na jakiej pozycji miał grać Sorin Oprojescu, rumuński student, który podał się za piłkarza i podał się do ojca i przyjechał na test do Wisły Kraków. Bramkarz, środkowy obrońca, defensywny pomocnik, skrzydłowy. Czy to zdjęcie jest chyba wykonane na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim? Po krzesełkach i cegłach. Nie chodzi o to, gdzie ono jest wykonane. Pytanie, czy to nie jest prowokacja. Wiesz, normalnie głupio brzmi bramkarz, jak wiadomo, że widać w... Kurwa, faktycznie. Kowal czy czyta. Tak, czyli... Bo najpierw włożyłem pytania, a potem dołożyłem zdjęcie. No to... W ramach uatrakcji. Dobra, bo zwróciłem uwagę, że wrzuciłeś piłkarza na ten... Wiesz, jakbyś ręcznik powiesił, to też byłoby ułatwienie. No ale dobra, nie wiem. Powiem ci, nie wiem, ale no, biorę pod uwagę... Co ja po tej pozycji, nie pamiętam gościa za piłkarza, zapodał się. Bo to nie był piłkarz, to był rumuński student. No dobrze. Tak by Kuba Biak przyjechał na ten studenty. Ale ja nie jestem studentem nawet. Nawet jeszcze gorzej. I nawet nie jesteś Rumunem. To już jeszcze gorzej, to już... Cię degraduje, już koniec. Nie? No dobra, nie, ale ty, słuchaj, ale powiedz mi, to on jest na zdjęciu? Chyba, bo nie widzę. Tak. Tak? A co, nie poznajesz? Znany Sorin. Dobra, to odpowiadam bramkarz, odpowiedział. Dlaczego? No dlatego... Wykluczyłeś to na początku. Nie, właśnie dlatego, że tak twierdzę. Okay. Uczciwie, ale nie, defensywny pomocnik. To jesteś jak prezydent Kielc o tym, że miasto Kielce jest miastem mody. Ale to się najłatwiej udaje defensywnego pomocnika. Przyjąć no tak. Do najbliższego pyk. Ale sprawdzono, czy on faktycznie jak przylatywał, to nie był bramkarzem? Nie był. Nie miał rękawic. Jak trzeba było stanąć na bramce na tych zawodach rumuńskich uniwersytetów, to stawał. No znaczy, chciał być bramkarzem, ale zapomniał rękawic. I zmienił się na defensywnego pomocnika. Mi się kolana nie zginęły, nie umiał skakać. Znaczy ostatnio gdzieś mi przeleciało, że tam jakiś młody... Tak, troszeczkę taki młody jakiś jest. Miał być młody, ale coś w dokumentach nie wychodzi, że jest młody. W Niemczech coś tam. Tak, Mukoko. Nieważne kto. Jusofa albo Koko. Nie będę obrażał nikogo. No. Ale to nie jest, nie obrażam, przecież mówię... Ale nie, ale wiesz, ja bym coś dodał, ale dobra, no. Że kaka. Nie. Że kupa. Że Koko. Dobra. Koko Eurospoko. Słuchaj. A wiadomo było, kto to śpiewa, nie? Przecież każdy, kto obejrzałby ten teledysk Koko Eurospoko, przecież tam nie było młodego aż tak bardzo, nie? No, Jarzębiny były dość wiekowe. Mm-hmm. Nie było tam. I od razu chciałbym powiedzieć, że on nie może być tak młody jak. Jarzębiny to fajne dziewczyny. Ciekawe, ile jeszcze jest w grze po tym takim czasie. Teraz muszę wybrać następny. Nie, teraz rebusy. A. Rebus. Warren Buffett? Nie. Karim Benzema, brawo. A, no tak. Karim Abdul-Jabbar, Benzyna. Benzema. Nie zdążyłem jeszcze spojrzeć na drugi obrazek. Brawo, Mati, Janek, dostajesz punkt, przebujesz pałę. Jest! Mogę zobaczyć punktację? Nie. Nie? Jest no może. Ale to już są zasady. No dobra. No, jesteś prawie jak ten. Dam szansę się, nie wiem, co zrobić. Skompromitować? Gdzie dzwonisz? Co się dzieje? Czemu dzwonisz do kogoś? Chcesz ustalić. Co? Spójrz tam. 7 na Kubę. Żeby nie było, że w Damiana napierdal pod łoń. Jeśli... 8? Jest. 8. Dawaj. 8 jak i nie jest. Maciek, spójrz na... Gdybym na siebie wziął. No. Ale to drugie jest trudne. Nie, to jest proste też. Znaczy dla mnie. No, bo znasz strukturę. Tak.
Lech Poznań zagrał mecz niegodny mistrza Polski. Żnada kompromitacja, a wynik niezły. Jaki wynik padł w tym meczu i czy artykuł był umieszczony w edycji premium Przeglądu Sportowego, czy też? To drugie jest trudne. Podoba mi się to. A wynik niezły. Tak rzucone mimochodem. Że to było po pierwszym meczu z Bodø/Glimt, czyli 0-0. Dobrze. I czy był umieszczony w edycji premium, czy też nie? Myślę, że był. Źle. Nie był w edycji premium. Na tym cały myk polega. Jaki to numer, pamiętasz? 8. 8, okej. I wyznaczasz dalej. Czyli jak nie jest w edycji premium, to można pierdzielić głupoty, tak? A jak jest, to... No i to chodzi tylko o to, że wersja premium to są teksty z gazety, a pozostałe są teksty normalne. A gazeta jest 2 razy w tygodniu. To mało tych tekstów premium wychodzi. No. Mógłbym rozkminić, że mecz był późno, a drukarnie się zamykają szybko i ale nie zdążyłbym. Nie wiedziałeś, właśnie to chodzi, że nie brałeś pod uwagę, że Przegląd Sportowy już nie wychodzi, co? A racja, faktycznie. A faktycznie. Nie dało się przewidzieć tej struktury, nie? Więc spokojnie. Nie wychodzi. To teraz Damian numer 9. Wychodzi, ale nie codziennie. 9 nie ma, 11 chyba. 11. Jest 11? Wychodzi. Ale to może nie było premium. Nie ma 11. 12. Proszę. Oj. Dziennikarz GW w rozmowie z Janem Urbanem. Iwański twierdził, że Jagiellonia zagraliście tak, jak sobie założyliście. Kilka dni temu pytałem go, dlaczego po 3 rożnych z rzędu Macieja Rybusa w meczu ze Śląskiem piłkę wybijał pierwszy obrońca. Powiedział, że tak sobie założyliście. Jak odpowiedział Jan Urban? To nieprawda. Bzdura. Co on pierdoli? Pierdolenie. Kurde, no to skomplikowane. W GW chyba nie przeszłoby przypinanie, no. Bzdura. Odpowiedź B. Poczekaj, no. Bo mam Bońka jeszcze, ja mam Bońka. Nie. No jak nie, przecież bo nie musi już zanim odpowie. No dobrze, to nie no. Czyli Maciej Iwański twierdził, że miał na pierwszego obrońcę, a Jan Urban powiedział, co on pierdoli. Tak, tak. To Janek pasował do takich wypowiedzi. Nie przypuszczałem, że pójdzie to w gazecie. No. Pewnie dali pierd i wiesz. Tak, ale to nawet jak Bońka krzyknął wcześniej, to by ten pewnie skumał kuźwa, że musi być albo C, albo D. Bo raczej bzdura, to byś nie zapamiętam. Tak, no właśnie to chodzi. Znany cytat z Jana Urbana. No bzdura. I... Właśnie ja mam problem z tym Bońkiem, że wszyscy wtedy kojarzą, a to musiało być ostro, nie? To 23 na Kowala. Numer Jordana. 23 na Kowala. Jakiej profesji jest człowiek, który przelał 10 milionów złotych Krakowowi, a Kraków te 10 milionów zgubił? Nie ma drugiego Bońka, nie? Nie. Nie ma. Też bym brał. No. Jeszcze Mati ma chyba i Kowal. Mam, ale... Kowal zagraj za chyba. Krzyknij sobie Bońek, Kowal. Jakiej profesji jest człowiek, który przelał 10 milionów? Chuj, Boniek. Jest pszczelarzem. Dorobił się na rozdawaniu płatnych gadań. Jakiej profesji? No 10 bańek, musi być bogaty. Jak Michael Jordan, co najmniej. Czy jest Michaelem Jordanem? Koszykarz, jak coś. Może być przygłupiastym politykiem. Może być, może być. Albo mądrym politykiem. Przygłupi. Nie, takich nie ma. Takich nie ma, okej. Okay. Albo, albo. Pamiętaj, chodzi mi o to, że nie przelał ze swoich, nie? Czyli nie wiesz. Liczył na to. Ostatnio był jakiś wywiad w RMF-ie z jakimś posłem PiS-u i było, się pyta Mazurek, a czemu pan ma tam przy dochodach, nie wiem, strzelam 200 tysięcy, 400 tysięcy kosztów? Nie. W sumie ja tak sobie ciebie nie pamiętam. Nie pamiętam, musiałbym księgowej spytać. Ja sobie ciebie tak wyobrażam. No dobra, tutaj była, ja i tak nie wiem, ale to dobra, to była ta kategoria cały czas. Dobra, Wanna Lee, kuźwa. No. Profesji. Jak informatyk. Informatyk. Informatyk przelał i teraz trzeba sprzedać akcję Krakowi. Tak. To było 23, tak? Tak. Ja raczej złodziej. Nie, czemu? Informatycy porządny chłopaki. Hacker. Porządne chłopaki, Kowal. Ale tam było jakieś wyliczenia tej interii, że informatyk tyle zarabia przez, nie wiem, 15 lat. Tak. To niemożliwe. Ja. I on dostaje punkt, a Kowal traci i Mateusz wyznacza. Dobra, to idziemy znowu od Kuby. 22. 22.
Franciszek Słuda. Skąd mam brać piłkarzy? Nie wezmę. Skąd nie weźmie piłkarzy Słuda? Zupy z kibla z kantoru z targu. Nieprawdopodobne, co ta piłka produkuje. Co? Z kibla. Tak jest, z kibla nie wziął piłkarzy, chociaż jak widziałem na Euro, to troszeczkę było to z kibla. Nie, no gdzie ty, jaki kibel widziałeś z piłkarzami? Nigdy w kiblu nie było piłkarzy. Widziałeś kiedyś kibla? Nie, obstrali się na boisku przecież. Właśnie, jak Śląsk Wrocław. 22, tak? Tak, tak. I teraz na literę B, ty się odwracasz, Smyk i Mateusz, a Kuba zostaje. Zobaczmy. Odpowiadam już, jaka to profesja. Odwracacie się. I półtorej minuty, czas, start. Big Baron. Bardzo... Cezary Kulesza. Brawurowy bohater. Zbigniew Jakubas? Tak. Paweł Tomczyk? By. Boniek. Zbigniew. Yes. Wanna Lee. Mało osób jest na literę B. To dobra, powtarzaj tamte, może skojarzymy. Może. Bardzo brawurowy. Big Baron. Baron. To brzmi jakby... Boss Baronów. Tak. No to Boss tak, Baronów. To mnie chodzi o wagę. Henry Kula, nie. A ten kierunek? Ja nie pamiętam, jak się nazywał. Barcelona. Bohater Barcelony. A się wiesz grę? Nie, mówiłem. Biuro. 5 sekund. Biuro. Kurski. Czas się skończył. Za mało słów jest na B. Nie da się tego... Wszyscy tracicie punkt. No. A kto to był? Zdzisław Kręcina. Nie, bo na P graliśmy na początku, na P jest dużo słów, nie? No. A to można szafować. Tak. Kowal jakoś dał radę. Bo Kowal jest z mózg, a ja jestem zwykły student z Rumunii. Mateusz wyznacza, tak? Ja cały czas? A kto odpowiedział stadion? Kuba odpowiedział chyba. Kuba na kibel. Tak. Na kibel. A to ty wyznaczasz. Tak go mało ostatnio widziałem, ogóle, zapomniałem o tak, no. Myślę, największym bosie. Chodziło mi, szukałem w oczach gdzieś tego najbardziej grubszego, big, nie? To było tak, boisko błotne. Mogłem big brzuch, no. O! Big brzuch, to... Brzuszysko, kuźwa. Wychrapanie. Brzemka. Ja byś powiedział Brzemka, to wiedział, o co chodzi. Nie można Brzemka tak wybrzam no, nie, nie można słów wymyślać. Zdzisław. No i tam Brkęcina. Brzemka. Bidzisław. Sekretarz. Brzemka. Numer musi być. 21. 21. 20 beden. Brzywiec. Browar! Browar! Na kogo to jest w ogóle? Na mnie. Przysta. Ja to tak Kuczka brzydko nazwałem, że zaczynamy próbę wyścig australijski. No tak, racja. Najsłabsi odpadają. Tak będziemy robić. Po następnym przeglądanym meczu wlatuje następny zawodnik do drugiej drużyny. Ten, który będzie słaby. Powiedział niegdyś Jerzy Wolas. Jakim klubem kierował? O, się wpakowałem. Ja tak brzydko nazwałem, że zaczynamy w klubie wyścig australijski. Najsłabsi odpadają. Tak. Co mecz chciał wyrzucać najsłabszego piłkarza do rezerw. A jaka jest geneza wyścig australijski? W sensie to... Wydaje mi się, że takie są wyścigi, że co okrążenie odpada jeden samochód. I to jest wyścig australijski? Tak mi się wydaje. Znaczy nie samochód, tylko kolesz. To by pasowało do... Na torze kolarskim pod Tuchalą. Aha, tym torowym takim? Tak, to torowym, aha, tak. Okay. To by pasowało kolarstwo torowe. Do innego człowieka o inicjałach JW, Józefa Wojciechowskiego. Więc tak strzelę, że Polonia Warszawa, ale to na pewno nie jest nic powiązane z Wojciechowskim Józefem. Polonia Warszawa. Nie, ale też na P. Pod Beskidzie. To był w ogóle niedoceniany gość. On kiedyś wręczył piłkarzom pod Beskidzia młotek i taki zestaw Majsterkowicza.
Żeby piłkarze sobie uświadomili, że mają ciężką pracę. To? Niesamowite. I co zrobili piłkarze? Tłukli się po głowach tym młotkiem, bo nie wiedzieli, co z tym zrobić i po niej na boisko to było widać? Czy co? Nie wiem, czy ten podbocki dziakrat nie spadł. Nie pomogło. No Józef Wojciechowski też miał taką metodę, a propos. Przyniósł do Polonii Warszawa kiedyś bułki takie z pasztetem i z takim keczupem. Keczup tortek z pasztet profi, wiadomo. I dał piłkarzom i tam powiedział, że no, u mnie na budowie tak się je. Jak wy gracie jak moi budownicy, to będziecie wpierdalać jak budownicy. I słusznie. I słusznie. I Polonii wtedy znowu nic nie wyszło. No, oczywiście. Wyznaczasz, ale nie masz na siebie. A później musiał Wojciechowski dać bańkę Michniewiczowi, mówi, rozbroj mi tutaj kilka bomb, nie? I... Tak się bawił. Do rozbroju. To Boga temu zabroń. No nie. I no. było dobrze. Damy dla Matiego. Dobra. Dwa, nie, to nie. Pomieszamy. 13, pochowę 13. Było. 14. 13 jeszcze jest. Też było? No to co kłamie? A ja mam zapisane 13. Co masz zapisane? Pierunie. Ulala, ulala, to pogubimy. Hej, wczoraj chciałem skonsumować twój prezent gwiazdkowy. Sprawdziłem, co to jest. Jacek Kurski. Tak jest, sikarz za 10 zł. Tak nie można nawet do bigosu. Jedno z najlepszych tweeta za Bońka. Dobre, dobre. Te dwa kciuki na końcu. Ale ile ma tych buziek uśmiechnie? Tych 6, tak? 6. Całą rodziną siedział i się lał z tego sikarza. Z sąsiadami we Włoszech, tam sommelier. Amigo, ragazzi, zobacz jaki sikarz. Jezus Maria. Wyznaczasz. Dobra. Mam dwie trzynastki, kurczę. To nie brzmi dobrze. To brzmi jak Roman Blański. Teraz czternastka chyba jest, nie? Nie, czternastka jest? Dlatego się boisz latać samolotami. To dla Damiana czternastka. Zagraniczny trener nie wprowadzi młodych do kadry. Który to, przedstawiciel to Polski niedawna perełka koloniowej uważa tak. No jak wiadomo, wszyscy wiedzą przecież, że Kacper Kuzowski debiutował Jerzego Brzęczka. Tak. A na Euro go Michniewicz wprowadził. Probierz nie, bo już by się nie wystawiał. Tomaszewskiego nie traktujemy jako przedstawiciela polskiej myśli szkoleniowej. Jako przedstawiciela polskiej myśli. Myśli. Nie traktujemy jako przedstawiciela polskiej myśli. Kurde, któregoś z dinozaurów tutaj trzeba. Dinozaur jakiś. Stawiałbym na Antoniego Piechniczka. Nie. Nie? Też bym stawiał w niego. Urban? Jerzy Engel. Miałeś jeszcze... Nie! Kuba zalał pory. Obsiurał się. Siusiu Majtek. Mama. Wiem, że mam Bońka, tylko że myślałem, że to jest za bardzo proste, bo mówię, będą tylko jedna odpowiedź konkretna, bo najwięcej się przelało po Engelu, nie? A ten wymyślił Piechniczka. Jak ja rzucę Bońkiem, to on będzie wiedział, że to był Engel. Bo innych wypowiedzi nie czytałem. Chyba nakiwałeś się, Kowal. Nie. To... Kowal, ty toczysz mind games sam ze sobą. Nie, bo... jak z tym bramkarzem. Nie, bo chyba akurat... Ile myśli może taka jedna głowa. Nie, bo akurat... Tak, bo... Wczoraj w trakcie komentowania meczów Wojciech Jagoda powiedział, że mi się to w głowie nie mieści, a współkomentator do niego powiedział, ale kaptur na nim wszedł. Słuszna uwaga. Staram się nie używać Bońka, bo zostałem na Bońku oszukany już trzykrotnie, także pierdzielę tego Bońka. No. Czyli Wojciech Kowalczyk ostro Zbigniewy Bońku. Tak. No. Pierdzielę go. I w ogóle czekaj. Masz słuchaj info teraz? Weź dopisz. W ogóle a propos głowy, jest zajebista puenta... Na weszło, tylko kurde, teraz poszukam. Dobra, to ja teraz na Kubę. Jak będzie coś z lat 90, to wtedy powiem Boniek, bo 19. Na bank się będzie. 19 na Kubę. Jak COVID. COVID. Co wręczył Radosław Majdan świętej pamięci Teobosowi na pożegnanie, gdy ten był zwalniany z Polonii Warszawa? Ja paczkę, wiem. Gum turbo, czekoladę, piłkę, lizaka, swoje zdjęcie z taką gwiazdą. Tak, a jeszcze powinno być kolejne F, kalosze z grzybiarstwa. Z wypadu na grzyby. Małżonką. Kto odpowiada? Kuba. Ja. A jaki to był numer? 19. Okay. Odpowiedź G, Goche Rozenek. Odpowiedź Z, Dodek. Nie, czekolady tak naprawdę.
Tak jest, czekoladę. Ten absurd, odchodzi trener i dajesz mu czekoladę. Tak. Bardzo miłe. To małe gesty, małe gesty. My rozmawialiśmy, że kulczyk jakiś napiły za 5000, co to ma być? To ma kasę, ale dał czekoladę, bo to jest taka kategoria, gdzie bym dostał teraz minus punkt, bo bym powiedział Boniek i właśnie o to chodzi. Nie? Daj mi tu lata 90, to ci powiem Boniek. Wtedy nie było absurdów, Kowal. To była nie było, ale oni nie, nie pamiętają, to wiesz. No. Słuchajcie, było czekolady i puenta weszło do... Zaraz, ale nie wiedzieli, że George Best był, nie? Przecież oni nie wiedzieli, nie wiedzą, kto to był. O, to będzie jeszcze taki piłkarz podobny. No. Puenta weszło... W się to tak wiesz. No, puenta weszło do Macieja Iwańskiego, który ważył piłki. Nasza rada, zamiast kopać piłkę Pumy, kopij się w głowę. Po pierwsze może pomóc, po drugie na pewno lżejsza. Którego roku to jest, tak? Chyba 2009, więc chyba stan. To stan. Jaki styl stana, no? Rebus teraz chyba, tak, rebus. John Yeboah, Joe Yeboah. John Yeboah, tak jest, John Cena i Yep. Kandydat na senatora czy tam do kogoś w Ameryce. Yep. Wyznaczasz. Yep. Cztery albo pytania. To był taki nasz czytelnik, jak on miał, Cieloch. Jacek Cieloch. Jacek Cieloch. Z Grzelczakiem się później spotkał. Tak, nie? Doprowadziliśmy do spotkania, znaczy oni już sami już się tam skuplowali. Podacie numery tych czterech pytań, jakie zostały? 15, 16, 18, 20. A czy można klasyfikację? To są prawda roszady. O, czyli mamy jeszcze szansę. Na siebie 15. Gigantyczny Mateusz Janiak. Gargantuiczny. Gargantuiczny. Który selekcjoner grał duetem stoperów Jadłowiec-Głowacki? To był Polsat Sport, to był oczywiście Roman Kołtoń. Tak, Lewandowski tam był. Obraniak, Kuba, Murawski. Jadłowiec, tak, Głowacki. Cieźniej. Wawrzyniaki, bo w liczbie mnogiej to dwóch. Bracia Wawrzyniak. Obraniak. Kiedy grał Obraniak? Za Smut wygrał, tylko czy to było wtedy? Później Fornalik. Mogło to być też za Fornalika. Szczęsny Wawrzyniak, Dudka, Murawski. Lewandowski. Nie, Obraniak. Mierzejewski był wtedy też. Kuba, kurde. No to albo jeden, albo drugi. To na bank. Ale raczej każe, że to było później niż wcześniej. Czyli niech dajmy Fornalika. Źle. Smuda. Smuda. No tak, przecież mam konto, miałem zawsze informacje od Smudy. Mogłem pod tym kątem. No ale to... Ty... No nic, to ja przegrałem, dziękuję. Już idź, tak. Koniec mistrzostwa. Powiem ci, że to niemożliwe. To jest najprostsza rzecz, jaka mogłaby być. W życiu. Trzeba Bońka wziąć. Co? A jakbym nie, powiedział Boniek, to by od razu Kuba wiedział, nie? No bo znaczy, Kowal, to jest jak, Kowal, jak nie, jest to ten nawet, mem z pacynkami, wszystkim no, zarządzam. No, powiedzmy sobie, że rysunki Romka zawsze się kojarzą ze Smudą. To nawet nie trzeba szukać czegokolwiek. Innych nie było. Ja nie przypominam sobie Zanawałki, że cokolwiek rysował, bo Zanawałki siedział w studiu. Nie jeździł po treningach, bo Zanawałki był wyrzucony. Fedek był wyrzucony do kadry, do współpracy. Czyli nie było Romka na żadnym treningu, także nie mógł rysować czegokolwiek, bo tam Fedek nadawał. Nie? Także to była ta różnica, że tylko był przy Smudzie. No. Kto wyznacza? Ja. Kuba. No Matiego. Mam tak. Najwięcej punktów. Numer? No. 16. Błaszczykowski. O! Dlaczego ten ekspert miał w studiu papier toaletowy? Żeby opisać sraczkę wyścigu po mistrzostwo, żeby opisać sraczkę medialną Franciszka Smudy, żeby opisać sraczkę walki o utrzymanie, żeby opisać swoją własną sraczkę. Smudy chyba nie, bo to jest program Ekstraklasie, więc to nie sądzę. Myślę, że Kowal by nie śmiał się ze sraczki walki o utrzymanie. Ale z własnej? Z własnej mógłby, ale chyba nie przyniosłby papieru, więc stawiam, że A. I dobrze. Dobrze. To mogłeś Bońka. Kowal był. Ale wtedy on ale jak ja bym wiedział, że to chodzi o moją sraczkę. Umówmy się, że to wiesz. To... Kowal zostanie z tym Bońkiem, jak Kimil z Max Angels. A po co? Ale przynajmniej nie dostanę... Jeden minus jeden, tak. Tak. Jeszcze masz trzy szanse chyba. Nie, dwie szanse. Ale nie muszę brać tego możesz... Bońka. No, to... no nie musi, no. Słuchaj, za każdym razem jak wziąłem, dostałem Kowal Gonka i trzy razy mnie szuka. No tak, dziękuję. No. Nie bierz. Po co mi ten Bońek? Po co ryzykować? Według moich obliczeń zostało 20 i co? 18 chyba. I 18. 20 i 18 wyznacza. Może zobaczmy punktację. To 18 na Damiana. Kontroluję ostatnią pozycję, po chuj mi te Boń.
18 na Damiana. Proszę bardzo. 18 nie jestem głupi, nie? Wyjdę ze studia, nie będę ostatni. Maciej Golec. 27 meczów w Lechii i 5 bramek to dobry wynik? Patrząc z perspektywy czasu, uważam, że dobry. Mało jest piłkarzy w Polsce, którzy osiągnęli taki wynik, odpowiedział Adam Duda. Wymień piłkarza, który wyrównał rekord Adama Dudy i ma 5 bramek w Ekstraklasie. Kurde. Najtrudniejsze pytanie. No, to... Ja wiem, mogę powiedzieć już teraz. Ale już nie mogę, bo już ten, ale jest, już mam go w głowie. Kto mógł mieć 5? I ni mniej, ni więcej. Ni mniej, ni więcej. Tylko właśnie 5. To jest to naprawdę ciężkie. Do... Mało jest piłkarzy. Mało. Ilu jest tak? W ogóle piłkarzy jest mało. Nie tylko w Polsce. Generalnie na świecie jest mało piłkarzy. No. 27 meczów i 5 bramek. Czekaj, Adam Duda. Adam Duda. Kto jeszcze? Boniek. Jadłowiec. Dajcie mi to. Jadłowiec. I ten drugi. Gławacki? Kowal się zanad Bońkiem. No pokażcie. Nie jest Gławacki. Maciej Golec to nie jest. Ktoś zwojdzi się Kowal. Dobra, Brajdak, kuźwa. To myślą, że Kowal w pracy nie jestem. Koleko zanisz dorobek 27 meczów w 5 bramek. Tak samo jak Adam Duda, czy Glebko? Spektakularny. Wiesz, nie jest napisane, czy to jest napastnik, czy to jest bramka. To jest napastnik. To był napastnik. Jest, on gra w Gdańsk chyba, Gdańsk teraz. Napastnik. Nie kojarzę gościa, to co ci powiem. Taki, jak nie kojarzysz, jak 5 bramek strzelił? Ale młody Duda. Zapomniałeś o młody był. Młody Duda. Bo wtedy jeszcze był młody. No on zapoczątkował te fale, jak jest Young Multi, Young Leosia i tak dalej. Pierwszy był Young Duda. No niech odpowiada, to on, a tu na mnie jest? Nie. Gdyby był środkowym obrońcą, to faktycznie dobry wynik, ale to był napastnik. Kurde, szukam bocznych obrońców, którzy na przykład długo grali, ale kurde wiem, może być blisko. Barry Douglas. Zobacz, ile ma. Jak to odgadnę, to wygrywam już teraz. Ale nie, on może mieć coś więcej, on może mieć 7. A ja mogę, Boniek bez Bońka? Jak coś? Poza konkursem, tak zwane. Ajajajajaj. No, 4. Tak. No. Johnny Boach. Bo w tym sezonie. A, no tak, ej, trzeba było ten szukać sezon. Piłkarzy, którzy dopiero przyszli i mają 5 szlub. Tak. No. To była moja taktyka. Ja szukałem właśnie tak bocznych obrońców, co długo grali, no ale tak. Jakiś no te 6. 6? O Jezus. A kto ma 5? Podaj chociaż z 3-4 nazwy. Bo się okaże, że nie ma. No tak, bo wczorajsza brawa. Adam Duda. Wszyscy strzelają albo 4, albo 6. Adam Duda jest jedynym piłkarzem w historii Ekstraklasy, który ma 5 bramek, no. No. Już patrzę. Ten może mieć, czekajcie. Iwan Slukianovs. Koczergin. O. No. Dobry piłkarz. Dobry, chyba lepszy niż Adam Duda, mam wrażenie. Kurwa, to Mati mógł się przy piłkach o 2 pomylić, a ja przy golach o jedną nie mogłem. Jordi Sanchez. A, bo on też... No. Luciano Narsing. No. Dobra. Kurde, dobra, to ostatnie pytanie. Na... Nie, jeszcze teraz, przepraszam bardzo, Smyk mówi, teraz były rebusy, to Smyk mówi teraz na B. Wy się odwracać. Ja zostaję. Dziękujemy. 1,5 minuty. Czas, start. Brazylijczyk, bomba. Carlos Roberto. Tak. Smyk i Białek po punkcie. Teraz Białek wyznacza. Zobaczmy klasyfikację, bo tu jeszcze można wygrać chyba, Kuba. Chyba nie. Wziął na siebie. Pamiętaj, że są jeszcze rebusy. Jedno pytanie i jedno na mnie. Dobra, czyli teoretycznie, jeżeli mogę, to walczę do końca. Proszę na siebie. Ostatnie pytanie z uniwersum. Grzegorz Lato, Franciszek Smuda i Zdzisław Kręcina pojechali do Kanady, by promować Euro 2012. Jaki sposób nie należał do tej promocji? Oglądali Niagarę. Lato zrobił sobie zdjęcie ze swoim popiersiem. Porozdawano okolicznościowe odznaczenia. Smuda poprowadził trening w pobliskim liceum. Okolicznościowe odznaczenia, kto mógłby mieć tam? Nie, no znalazł się ktoś na pewno, Kanada. Jakiś Kanadyjczyk na pewno. Jakiś Kanadyjczyk, tak. Nie, no jest dużo tych takich Polaków. Nawet teraz do Korony Kielce jeden trafił. Czy... Alfonso Davis dostał znaczenie od Grzegorza Lata. Szybki piłkarz. Tak, ja byłem szybki. Znaczy Grzegorz Lata, tak mówisz. Dobra, dostanę minus. Boniek.
Czyli teraz dobrze muszę odpowiedzieć, no dobra. Presja, no zaraz. C, porozdawa do okolicznościowego znaczenia. Kowal? Według mnie... Co tam było jeszcze? Bo jak polecieli do Kanady, tak? Tak. Nie należał do tej promocji. I że co? Nie należał. Robili trzy, a jednego nie. No wiem o co chodzi. Czy nie oglądali na Niagary? Czy Lato nie zrobił sobie zdjęcia ze swoim popiersiem? Czy nie porozdawano okolicznościowych odznaczeń? Co, ja... Czy Smuda nie poprowadził treningu w pobliskim liceum? Nie, dlaczego mi się kojarzy jakieś zdjęcie na tle do spadu, no. No kwestia, wiem, że to... Dobra, no, nie oglądali Niagara. Ale to, że tego nie robili. Tego nie robili. Czego nie robili? Uźwa, to ja już... Bo telefony mnie wkurzają, bo nie lubię informacji. Pokażcie jeszcze raz. Pokażcie. A ty co powiedziałeś? Czyli ty uważasz, tak, że oglądali Niagara, więc to jakbyś sobie wykluczył. No nie, no. Czego nie robili z tych czterech rzeczy? Nie oglądali Niagara. Tak bym wykluczył, tak? No Kowalowi o to chodzi, że... Że nie oglądali Niagary? No. Tak. No, źle. Dobra. Oglądali Niagarę, robili sobie zdjęcie ze swoim popierwsiem i rozdawali odznaczenia. D! Smuda nie poprowadził treningu. Niestety. Dobrze myślałeś, no byli. Nie, nie, wiem o tym, bo widziałem zdjęcie, tylko kurwa, było mi to popierw. A odbierz, może to jest ten kolega od Kuby. Ten, nie, no odbierz, najpierw matka, później Brajdak, no to kurwa, odbierz. Po funkcję tracą. Może teraz rebusy nam zostały. Rano, rebusy i B. Tak. O Boże. Paul George. Nie. Paul Scholes. Paul Scholes. I na literę B. Wy się odwracacie, Mateusz zostaje. Kuba, Kuba Białek. Kuba. A B to Brajdak. Dziękuję. Super. I półtorej minuty. Bomber. Bramkostrzelny. Bert Müller? Nie. No masz powiedzieć blisko? Blisko, blisko. Mirosław Lewandowski. Lukas Podolski. Czekaj, BB. BMW, 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 Thomas Miller. Nie, BMW, Beniaminek, nie, to jest... Beniaminek, Sapinen. Nie, 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 no na B jest za mało, no. Ćwicz, ćwicz. Ćwicz synonimy. Brzuchomówca. Jakiś Niemiec będzie. Friesen-Bichler. Angelo Henrique. Nie wiem, czy najważniejsze sobie powiedziałeś w ogóle. Najważniejsze? Na B? Czas się skończył. Czy powiedziałeś Bayern? Nie. No właśnie. Czy Mario Gomez. O, ale zapomniałem i szedłem Stuttgartem, że BMW, bo Gottlieb Daimler i tak dalej. Nie wiedziałem jak... A, faktycznie. Nie wiem, o Bayernie w ogóle jakoś nie ten. Tam Porsche jest na pewno, nie wiem czy BMW jest w Stuttgarcie. No, ale bo myślałem w tę stronę, bo kurwa Mario Gomez, kurwa weź go na niego na kierunek. Ciężko, faktycznie. Balotelli. Blisko Balotelli? Blisko Balotelli, Bayern, Mario Gomez. To jest ciekawe skojarzenie. To Bartczak? Bawarski Bart. Przecież tak. Jakbym powiedział Balotelli, to chłopaki by zaczęli mówić, kurwa, Cassano, Del Piero. Nie, no ale Balotelli Bayern? To by zgłupieli. Myśmy dostali wylew. Już utrudnione by było. Dobra, wszyscy tracicie po punkt, do widzenia. Zobaczmy, jak się skończyło. Emocjami. Bomber była po. Gargantuj. No bo natrzymałeś ostatnie miejsce, no właśnie, zobacz. Nie, na końcu chciałem. Bo Bomber, że wiesz, jest jeszcze większy. Że niemiecki napastnik. Nie wiedziałem, nie da się bramko strzelić. No Gomez strzelał tych. Bundesliga. Bundes, no. Ale przecież oni wiedzieli, że niemiecki, już nie musiałem ich na to kierować, przecież strzelali. Jak wiedzieli niemiecki, że Kola powiedział Sapin. Jak widziałem Henrikeza. Jak widziałem Polsce. No później, jak Beniaminek wjechał, to też. No, ten Beniaminek. Ale co z tym Bomberem było? Bomber. Bum, bum.
Bach. Że strzelec. Bomber. Bomber der Nation. Ja bym powiedział Bomber, Bundesliga, Bayern, Balotelli. No bombardier trzeba było powiedzieć. I Bartczak, bo blisko, prawda? Bartczak. Bartkowski. Bayern. De. Bawarski Buksa. Ale on był bomberem, bombardierem w ostatnich... Kiedy, w stosunku do Lewandowskiego to kim on był? Fiotr. Bucem. Ale, ale nastrzelał, no kuźwa. Kowal, ale przecież ja nie wymyśliłem tego, mając do dyspozycji wszystkie słowa świata, tylko na B. No nie jest tak, że ja sobie siedzę, mówię, ale Mario Gomez to jest bomber, nie? Pajecze. Nie, ja wiem tylko, że później takie wiesz, że naprowadziłeś tam Millera, Lewandowskiego, tak żeśmy rzucali tutaj, no bo o tych chodziło ludzi, tak? No, ale... To był dobry trop. Bayern, trochę postrzelał jednak. Trochę postrzelał Gomez. No. Kurwa, w Bayernie jest jakieś 100 takich, którzy postrzelali tyle, co Gomez pewnie, no albo no nie wiem, albo z 50. No, dobra, panowie, nie kłóćcie się. Nie, tylko mówię, że... Znaczy, to nie jest quiz nienawiści. To znajdź liczbę. Tyle mamy kłótni znaczy, ostatnio w Polsce. Literę, no to całe szczęście było. Jakby Gomez... O papierze. Kogoś teraz jeszcze o Gomeza, żeby pokłócić. O papierze już nie można. Jakby rzucił Gomez tak, to by było prościej. Bo przyklepano jakąś ustawę antyszkolującą papieża. Kowal, wywiesiłeś papieża w oknie, zdjęcie papieża wydrukowałeś i wywiesiłeś. Słuchaj, oni mogą sobie uchwałą na przykład, że Janusz Kowalski jest mądry. Znieść, że tak jest. Ale nie można, bo tak powiedziała uchwała. Romku, zostawmy. Ale wy jesteście głupi, że oglądacie tą telewizję. Ja nie oglądam. Jakokolwiek, ja wam powiem. Ja jakokolwiek. Kowal wywiesił papieża w oknie i ma spokój. Ja sobie w domu ustawiłem w tym moim dekoderze i tak. Programy. Raj Uno. Programy z meczami piłki nożnej i program muzyczny. Jeden. I koniec. A więcej nie oglądam. Jaki program muzyczny? TV Stars. Nic więcej. A wiesz, jak... I pomiędzy meczami. Z rana jak wstaję, to włączam muzyczne. Dopiero później będę oglądał. A nie można sobie kolejności ustawiać samemu? Można. Można zablokować sobie resztę kanałów. I to zrobiłem, kurwa. Wiesz, jakie... Kowal polecam, siedział, kurwa. 700 kanałów. Nie róbcie z siebie debili, nie używajcie pilota. Ma przyciski. Używajcie mózgu. Wyłącz telewizję, włącz myślenie. No. Wyrzuć pilota. Słuchaj, włączasz blokadę i dziękuję, cześć, na razie. Stop nops, stop pilot. Nie, dwa wybrane mam, znaczy nie dwa wybrane, więcej wybranych, ale tam, gdzie piłka nożna tylko. A ten z gołymi babami? No po co? Mam w telefonie, to na cholera. I obok siebie. Żeby ktoś kamerki nie obok przejął. Siebie gołą babę. No ale wiesz, ale... Myślałem, że powiesz, że ty nie oglądasz innych pań. Czego? Bo masz swoją. Dlaczego? A to jest to jakiś inny, że nie oglądam? A by ci było przykre, jakby twoja partnerka oglądała na przykład Jasona Stathama. Ogląda. Ale co, kogo? Jason Astor. Nie, to tam takich rzeczy nie oglądam. Mario Gomez. Dobrze. No oglądamy poważniejsze filmy. Ja coś czuję, że aktorzy mają troszeczkę inaczej na ten, na... Carlo Costi na przykład. Po tym quizie podskoczy w Google współczynnik wyszukiwań Mario Gomez nago. Nie, no to nie. Dziękuję wam za dzisiaj. Partnerem tego, jak i każdego innego odcinka było... chciałem powiedzieć KSW, nie, KFC, KFC. Jak najbardziej. Ja na przykład oglądam menopauzę Saszy Gryj. A ona już nie występuje. Ale to kiedy? Ale to, no ale poczekaj. No. Ciekawie. Takie rzeczy. Ciekawie. Tego co nikt nie ogląda. W opisie tego filmu wszystkie najważniejsze. Tego ci w telewizji nie puszczą, pamiętaj. Linki. Oglądajcie ostatni odcinek Kowal Menadżera, kiedy Kowal nie wygra Mistrzostwa Świata. No. Bo jest słaby. Nie miała sensu. Albo tendencyjny. A kim robimy kolejny sezon? Zobaczymy. A jak macie za dużo wolnych pieniędzy, to możecie zasponsorować sezon Kowal Menadżera. Tyle ofert mieliśmy, że wybierzemy sobie jakiś. Jakiś Stuttgart. Coś chciałem powiedzieć jeszcze. Nie oglądajcie. A, pamiętajcie, żeby mnie przeprosić w komentarzach za niesłuszną krytykę. Jaką niesłuszną? No, że święto państwowe 15 sierpnia, kiedy to nieprawda. Wojciech Kowalczyk. Cześć, na razie. Jakub Białek. Bye bye, na B. Damian Smyk. Boniek. Mateusz Janiak. Bomber. I ja, Mario Gomez. Zobaczymy. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj walczaka, nie zdechlaka, daj Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka.
prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Sipla.